Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem, kiedy Cię błaga w tym czasie postu. Usłysz modlitwę zroszoną łzami, którą wznosimy przez dni 40. Patrzysz w głębinę naszego serca. Znasz ludzką słabość i bezwład woli. Przeto nam okaż swe miłosierdzie, kiedy do Ciebie wracamy, Boże. Chociaż tak bardzo jesteśmy winni, przebacz, bo Tobie ufamy, Panie. Wsław Twoje imię i ulecz nędznych, których chorobą są własne grzechy. Udziel nam siły, niech czas pokuty ciało oczyści i myśl oświeci. Złudne pokusy niech nas nie wiążą z tym, co nam grozi wieczystą zgubą. Boże jedyny w Najświętszej Trójcy, spraw, aby skrucha i umartwienie były owocne dla Twoich wiernych, którzy Cię wielbią wieczornym hymnem. Amen. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi z pomocą. Usłysz mój głos, gdy wołam do Ciebie. Niech moja modlitwa wznosi się przed Tobą jak kadzidło, a podniesione me ręce jak ofiara wieczorna. Postaw, Panie, straż przy moich ustach i wartę przy bramie warg moich. Nie skłaniaj mego serca do złego słowa, do popełniania niegodziwych czynów, bym nigdy z ludźmi, którzy nieprawość czynią, nie jadał ich potraw wybornych. Łaską jest dla mnie chłosta z rąk sprawiedliwego. Olejek występnego niech nigdy nie zdobi mej głowy. Zawsze moja modlitwa sprzeciwia się ich złości. A kiedy ich sędziowie popadli w moc Bożą, zrozumieli, jak łagodne były moje słowa. Jak grudy rozoranej ziemi, tak będą rozrzucone ich kości nad otchłanią. Do Ciebie bowiem, Panie, zwracam moje oczy. Do Ciebie się uciekam, nie gub mojej duszy. Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie, i od pułapek złoczyńców. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. W owym dniu będziesz wzywał Pana i On Cię wysłucha. Zawołasz, a On Ci odpowie: oto jestem. Głośno wołam do Pana, głośno Pana błagam. Żal mój przed Nim wylewam, wyjawiam przed Nim swą udrękę. Gdy duch mój we mnie omdlewa, Ty znasz moją drogę. Na ścieżce, po której kroczę, ukryli na mnie sidło. Oglądam się w prawo i patrzę, lecz nikt się nie troszczy o mnie. Nie ma dla mnie ucieczki. Nie ma nikogo, kto by dbał o me życie. Do Ciebie wołam, Panie. Mówię, Tyś moją ucieczką, działem moim w krainie żyjących. Usłysz moje wołanie, bo jestem bardzo słaby. Wybaw mnie od prześladowców, gdyż są ode mnie mocniejsi. Wyprowadź mnie z więzienia, bym dziękował Twojemu imieniu. Otoczą mnie sprawiedliwi,
gdy dobroć mi okażesz. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W owym dniu będziesz wzywał Pana i On cię wysłucha. Zawołasz, a On ci odpowie: oto jestem. Chrystus umarł za nasze grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga. Poniósł śmierć na ciele, ale został powołany do życia przez Ducha. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi i stał się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, uniżył samego siebie, gdy stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chrystus umarł za nasze grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga. Poniósł śmierć na ciele, ale został powołany do życia przez Ducha. Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: w czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia, nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, przez wszystko okazujemy się sługami Boga. Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła, a gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, głód potem odczuwał. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła, a gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, głód potem odczuwał. Chrystus stał się naszym nauczycielem, bratem i wzorem. Uwielbiajmy Go i błagajmy. Udzielaj życia swojemu ludowi. Chryste, Ty stałeś się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Daj, abyśmy umieli dzielić radość z tymi, którzy się cieszą, i smutek z tymi, którzy płaczą, aby z dnia na dzień wzrastała nasza miłość. Udzielaj życia swojemu ludowi. Dopomóż nam, abyśmy dzieląc się chlebem z głodnymi braćmi, służyli w nich Tobie i abyśmy Ci służyli, podając napój spragnionym. Udzielaj życia swojemu ludowi. Panie, Ty zbudziłeś Łazarza ze snu śmierci. Spraw, aby ci, którzy trwają w śmierci grzechu, wrócili do życia przez wiarę i pokutę. Udzielaj życia swojemu ludowi. Spraw, aby coraz więcej ludzi ochoczo i doskonale wstępowało w Twoje ślady, za przykładem Maryi Dziewicy i świętych. Udzielaj życia swojemu ludowi. Niechaj zmarli powstaną w Twojej chwale i na wieki cieszą się Twoją miłością. Udzielaj życia swojemu ludowi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.